80% mojego treningu to przede wszystkim to jest rower szosowy. Lubię się ścigać na szosie, tym bardziej mając takie tereny jak u nas Kaszuby, Szwajcaria Kaszubska, no to to jest sama przyjemność jeżdżenia na rowerze szosowym. Oczywiście w latach, kiedy ścigałem się w elicie, to też te wszystkie polskie starty, wyścigi, to jeździłem, ścigałem się. No teraz praktycznie to już się bawię, to jest moja pasja, hobby. Biorę tutaj czynny udział cały czas, ścigając się w kategorii Masters, czy w Mistrzostwach Polski, czy tutaj w wyścigach u nas na Pomorzu, czy w różnych innych startach. No ale bardzo mocno wykorzystuję rower do treningu. Oczywiście w rowerze mam miernik mocy, tak jak większość korzysta już z tych udogodnień treningowych. Rower zbudowany jest na ramię najnowszego Tarmaka SL7. Osprzęt, no to jest pełna grupa Shimano Durace, hamulce hydrauliczne, oczywiście przerzutki elektryczne DI2. Pierwszy rower, który otrzymałem od pana Ryszarda Pawlaka, nie bardzo wiedziałem, jak to w ogóle poskładać. Były telefony do Shimano i od tego momentu to się zakochałem w tym systemie. Mam praktycznie każdy rower, czy szosowy, czy przełajowy. Wszystkie rowery mam na DI2. System niezawodny, działa w każdych warunkach. Nie mam z tym żadnego problemu. No, dla mnie to jest rewelacyjne. Jestem bardzo wielkim miłośnikiem. Bardzo dużo osób tutaj u siebie w środowisku namówiłem na ten system, które do tej pory jeździły na systemach linkowych. No i tak samo są zadowolone z jazdy, z precyzji działania przede wszystkim, bo to jest główna zaleta tego systemu, że on działa niezawodnie. Standardowe przełożenie z przodu 53-39, kaseta do 39. Parę lat wcześniej bardzo takim byłem sceptycznie nastawionym do przejścia na hamulec tarczowy. Jeździłem, można powiedzieć, jeszcze 2 lata temu na hamulcach szczękowych, ale po przejściu na ten rodzaj hamulców troszkę zmieniłem zdanie. Sztywność roweru jest bardzo się poprawiła. Chodzi tutaj o sztywne osie. Przyspieszenie roweru, hamowanie, no to jest nieosiągalne w ogóle w rowerach z hamulcami szczękowymi. Aerodynamika tego całego roweru, no jest bardzo duża. No to ten rower to jest przede wszystkim takie, jeśli można tak powiedzieć, no jeżdżący samolot, no każdy element ramy czy kierownica, no to jest widać duży wkład projektantów na to, aby z pełną prędkością pokonywać czy podjazdy, czy zjazdy.